Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wydarzeniu przygotowanym przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Jest to wydarzenie kolejne z serii. Spotykamy się tutaj, ponieważ Polski Instytut Naukowy w tym roku realizuje projekt pod nazwą Opracowanie, digitalizacja i promocja zbiorów oraz działań Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj chcielibyśmy podsumować sobie pewną część tego projektu, część poświęconą Tadeuszowi Słukowskiemu. Instytut wpadł na pewien pomysł i testujemy rozwiązanie, które wymyśliliśmy. Chodzi o to, aby przybliżyć osobom, które może nie do końca interesują się albo chciałyby przesiadywać długimi godzinami w archiwach i rozczytywać te trudne teksty, nieraz pisane ręcznie. Dlatego postanowiliśmy, że wybierzemy najciekawsze dokumenty z jego kolekcji, z jego korespondencji konkretnie i zrobimy je po prostu w formie nagrań przeczytanych przez profesjonalnego lektora. Zaprosiłem dzisiaj do tego podsumowania Joannę Gaweł, która jest polonistką. Przedstaw się, proszę, Asiu. Dzień dobry Państwu. No już moje nazwisko padło. Faktycznie jestem polonistą. W ramach swojej pracy dydaktycznej zrealizowałam kilka większych i mniejszych projektów edukacyjnych. Między innymi, myślę, takim wartym uwagi jest projekt dotyczący historii Żydów w polonistycznej edukacji. Pamięć jest naszym domem. Ukończyłam studia doktoranckie. Jestem też autorką podręczników i innych pomocy dydaktycznych dla różnych poziomów szkół. Współpracuję też z różnymi instytucjami kultury. Taka moja współpraca ciągła właściwie to jest z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem też opiekunem właśnie praktyk ciągłych studentów. Prowadzę też jakieś warsztaty dla nich od czasu do czasu. No i teraz mam przyjemność uczestniczyć także w tym projekcie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Bardzo mi jest miło z tego powodu. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkie nagrania, o których wspomniałem, zostały już zrealizowane. Projekt praktycznie jest już na ukończeniu. Nagrania są dostępne na stronie rec.piaza.org. Powiedz mi, przesłuchałaś je, jak się domyślam, i pewnie też przeczytałaś. Podobało ci się? Tak, przesłuchałam, przeczytałam, przeanalizowałam. Uważam, to jest świetny pomysł, bo te materiały archiwalne to dla mnie trochę takie kulisy teatru. No zawsze jak zajrzymy za kulisy teatru, to odkrywamy takie pewne tajemnice dla widza zakryte, tak? I takim samym właśnie, takim samym miejscem są dla mnie właśnie te materiały archiwalne. One pozwalają nam odkryć właśnie taką rzeczywistość zupełnie inną niż czasami na przykład jeśli chodzi o właśnie twórców, pisarzy, poetów, otrzymujemy w ich dziełach, tak? Więc te materiały archiwalne, teksty źródłowe pozwalają nam zobaczyć tych ludzi w zupełnie innej rzeczywistości, w innych sytuacjach, z ich takimi problemami codziennymi, z możliwościami, które mieli, ale również z wieloma ograniczeniami, jakie niosła ze sobą ta ich sytuacja, w tym przypadku emigracyjna. Także myślę, że niewątpliwie taką bardzo ważną pracę tutaj Instytut wykonuje, przekazując te informacje właśnie jakiejś takiej szerszej publiczności, a jest to też gratka niewątpliwie dla badaczy, bo zwłaszcza tych, którzy właśnie interesują się tym środowiskiem emigracyjnym, bo to zupełnie przybliża nam tych ludzi, pokazuje nam, w jaki sposób oni postrzegali swoją własną sytuację, jak postrzegali właśnie Polskę ze swojej perspektywy, no i z czym się tak naprawdę borykali. Więc na pewno z tymi materiałami warto się zapoznać i jeszcze sposób ich zaprezentowania jest taki bardzo rzetelny, estetyczny,
więc zachęcam wszystkich do tego, żeby tam sięgnąć. Mhm. Faktycznie, w tym roku wyjątkowo Instytut poszedł krok dalej. Do tej pory zazwyczaj opracowywaliśmy, digitalizowaliśmy te materiały i po prostu w formie skanów one były dostępne na naszej stronie, na naszej głównej stronie piaza.org. Natomiast w tym roku stwierdziliśmy, że zrobimy specjalną, dedykowaną stronę, na której właśnie będziemy umieszczali jakieś nagrania, sama nazwa record, recordings, czyli od nagrań, czy to są zdigitalizowane nagrania audio z naszych zbiorów, czy to są właśnie tak jak tutaj w tym projekcie po prostu przeczytane listy. Dodatkowo ciekawostka jest taka, że te nagrania są dostępne też na przykład na Spotify. To jest no, taki krok duży do przodu. Powiedz mi, czego można się w tych listach spodziewać, słuchając? Co tam, jaki tam obraz tego naszego głównego bohatera, ale też innych osób się wyłania? No, myślę, że tutaj jest taki wiele aspektów, które można usłyszeć i przeczytać. To jeszcze nawiążę do tego, do tej formy prezentacji tych materiałów, bo tutaj każdy właściwie może wybrać dla siebie ten sposób dla niego odpowiedni właśnie słuchania lub czytania. No wiele aspektów tutaj można poruszyć. Wiadomo, że głównym nadawcą tych listów i jednocześnie odbiorcą jest Tadeusz Sułkowski i ta jego postać jest z tego względu wyeksponowana. Jawi się on jako człowiek o takich różnych obliczach, jako człowiek przebywający w obozie, który pragnie pisać, ale nie może, bo te jego warunki nie są wystarczające, żeby tworzyć. Walczy o nie. Jawi się nam tutaj Sułkowski jako człowiek będący no, członkiem większej grupy, większego środowiska właśnie emigracyjnego, z którym chce utrzymywać relacje. To jest dla niego istotne. Znajduje w tych relacjach też jakieś pocieszenie, taką formę bezpieczeństwa, przebywając właśnie na obczyźnie. Jawi się nam też Sułkowski jako postać taka niezwykle troskliwa, dobra, taki człowiek pomimo wielu takich trudności, z którymi musi się mierzyć, wspierający też innych i to w takim sensie materialnym często, bo wysyła różne tam paczki do swoich właśnie przyjaciół i znajomych, ale też takim dobrym słowem ich wspiera. I to jest myślę też ważne, że on jakby zachował, będąc na tej obczyźnie, takiego ducha optymizmu, choć trochę jakby kłóci się to z tym, co Maria Dąbrowska napisała w tym liście już po jego śmierci, bo ona tam wskazała, że on był jednak człowiekiem nieszczęśliwym, że do niej dochodziły różnego rodzaju listy o takim właśnie wydźwięku raczej tragicznym. Ale jednak sama podkreśla, że dla wszystkich miał twarz uśmiechniętą, więc jakby to potrafił jednak w tych wszystkich swoich trudach gdzieś tego ducha, jakiegoś nadziei znaleźć i dać go też innym podzielić się. A powiedz mi, czego możemy się dowiedzieć na przykład o tej emigracji? Czy możesz coś jeszcze więcej powiedzieć o tej emigracji, takiej, o środowisku artystycznym? To znaczy, byli to ludzie na pewno, którzy potrzebowali nadal tworzyć. Te wszystkie trudności, z którymi oni się mierzyli, takie najbardziej podstawowe, były dla nich naprawdę takim bólem istnienia, tak bym to nazwała, bo one powodowały, że ten grunt dla pracy twórczej no jakby nie istniał trochę. Dlatego właśnie w wielu tych listach podejmowany jest taki wątek dotyczący tego, czy może jednak nie spróbować wydawać w kraju, bo to dawało im poczucie sensu, bo tam był czytelnik i był jakiś taki głód nauki, głód wiedzy właściwie już w tych latach powojennych, o czym pisała też Dąbrowska. Więc ten cel jakby pozostawał dla nich zawsze ten sam, pisać, tak? Natomiast będąc tam na obczyźnie próbowali, takie mam właśnie przekonanie, czytając te listy, że próbowali sami dla siebie być takimi czytelnikami i twórcami jednocześnie, że w tym odnajdowali jakiś taki ratunek
mając świadomość, że ten grunt pracy na obczyźnie jest trudny albo nie istnieje, właśnie, że tutaj znajdowali takie wsparcie u siebie, właśnie w zakresie takiego artystycznego wsparcia, właśnie jakichś recenzji, czytania swoich właśnie dzieł nawzajem. To jest coś, co faktycznie z tych listów jakby wynika. Sułkowski dużo pisze o możliwości powrotu do kraju. Niektórzy się na to decydowali, inni nie. On był samotny, o tym mówisz. Nie chciał wrócić do Polski? Chciał bardzo. Chciał bardzo wrócić. Bardzo tęsknił za krajem, za rodziną, choć pisał właśnie z tą świadomością o tym wszystkim, że nie wróci, że rodziny nigdy nie zobaczy. No i to napawało go takim, myślę, wielkim smutkiem, choć on o tym w taki sposób nie pisze, jakby nie wynika to z tych listów, że jest właśnie bardzo smutny. On pisze o tęsknocie, tak? Jakby tego smutku się nie wyczuwa w tych jego listach. Natomiast z pewnością chciał do kraju wrócić i nawet w listach właśnie z Herminią Naglerową polemizował na temat tego, czy ten powrót do kraju nie jest jednak jakąś szansą rozwoju artystycznego. Ona w swoim stanowisku była taka jednoznaczna i myślę miała wpływ też na stanowisko Sułkowskiego. Kiedy on napisał jej najpierw o właśnie tych swoich wątpliwościach, że może jednak to jest jakiś taki moment, w którym się trzeba zastanowić i ona odpisała mu na ten list właśnie, że w takim tonie, że jednak zdecydowanie powinni trwać tutaj na obczyźnie, jakby na przekór temu właśnie wszystkiemu, co w kraju, wyrażając w ten sposób swoją też ocenę tej sytuacji właśnie w ojczyźnie. To on oczywiście się z tym zgodził, mówiąc, użył nawet takiego określenia, że jakby logika postawy politycznej jest jakby jedyna, czyli nie można wrócić. Tak. Ale jednak jakby te kwestie związane znowu z twórczością tylko powodowały, że on o tym myślał, tak? Pod innym względem raczej tego nie rozważał. Nie zdradzajmy w takim razie, co więcej jeszcze można przeczytać albo najlepiej odsłuchać w tych listach. Zapraszamy do wejścia na stronę rec.piaza.org i do słuchania. Dziękuję. Dziękuję bardzo.